siła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3, Dziki Gon i Sen w Wielkim Mieście. Wykonamy sobie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku oczywiście. Tutaj widzę, że... ale nieważne. Tutaj kupca. Tego kupca będziemy się musieli przejść. Ale tak, chciałbym pójść do tego kupca. I później do zadań, może tutaj. Dlaczego do tego kupca, za chwilę wam powiem. Ja oczywiście wczytałem sobie. Nie tędy oczywiście, to jest już na zadaniu, więc ja lecę. A i tak, jeśli chodzi o te rzeczy, kupiłem sobie tutaj u gości tego alchest miał. Nie wiem, gdzie jest alkohol, szukałem alkoholu i nigdzie. Tego właśnie kupca też u króla biedaków jest też jeden alchest, ale ten ma 5 alchestów. Co ja sobie wytworzyłem? Ja sobie oczywiście w sortowanie muszę wziąć na... Już wykonane, wyłączymy sobie. O i właśnie. Jeszcze troszeczkę rzeczy mam tutaj, mogę wykonać. Ale to nieważne. Wejdźmy sobie do ekipunku, ja tak, mam ulepszoną skórkę, o to mi głównie chodzi o grom ulepszony. Dalej, troszeczkę odwarów narobiłem też. Ulepszony czacie krew, oczywiście wszystkie te co są 4 to elixiry, to są ulepszone. Czyli tak. Czyli ten jeszcze czarcia krew. I wszystkie petardy, których jest 3, to są ulepszone, jak widzimy. Północny wiatr, czarcia pruchawa, księżycowy pył, smoczy sen i tutaj jeszcze mamy tańczącą gwiazdę i kartasz. Tańczącą gwiazdę i kartasz już miałem jakoś z tych którąś. Olej też sobie troszeczkę narobiłem. Ale co, tutaj oczywiście ten jest kupiec. Już mogę wam pokazać nawet, gdzie to jest dokładnie. Tutaj. Tutaj jeszcze nie byłem, tu trzeba będzie pójść. Tam na górze też, ale to tak jak mówiłem, zadanie Sen w Wielkim Mieście jest teraz. Teraz tak, do tej karczmy się przydało, czyli po tym pójść. To jest dość ważna ta karczma i tutaj mamy, proszę bardzo, to kupca. O, możecie sobie jeszcze przeczytać, ale ja się nie chciałem pokazać. Zadanie po prostu jest. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden, tajnak ze Straży Świątynnej? No właśnie, zainteresowany obywatel. Jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? A, złatwi. A jak dostałbym nie, ekspa, ale już i tak mam sporo. Pobić. Słyszeliście, chłopcy? Napierdalankę czas zaczął! Pierdolankę, no widać. Ooo, bez przesady, nie? Wow. Ha. No na pierdolankę, to jest zacznij, widzicie? Podstępem załatwienie. Wow, zajebiste to było. Wracaj do domu, człowieku. Nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak, dziękuję za pomoc, panie. Coś mu odwaliło, ale ja chciałbym coś z tobą, nie wiem, dać i pokazać, szkoda. Dobra, trochę rzeczy tutaj jest. W ogóle, w takim miejscu, nie? Przechodziłem sobie pomiędzy... Zbir, wow! Czego to? Jak sobie przechodziłem pomiędzy tutaj tymi domkami, to też napotkałem zbirów. I się rzucili nami. Zabili nieco, prawda? Było chyba gdzieś... Tutaj nie. Tutaj może gdzieś. Jakoś pomiędzy domkami po prostu, tak jak przestrzeń była, nie? Mnie zajebani, niestety. Nie mam pojęcia gdzie. Tego ile mam wykrzyków na mapie w ogóle? Jeden, okej, okay, czyli ten. I w dzisiejszym odcinku właśnie tutaj będziemy robić. Dobra, tutaj jest wyjście. Halo, Geralt. Nie cmij się. No i co, ciśniemy. Tutaj jeszcze wykażmy, co mi zaglądnąć. To jest dość ważne miejsce, bo jak widzimy tutaj na tej skrzynce, wiem co to jest. O, płatki białego mirtu. Ja mam problem, nie? Z płatkami. Bo nie miałem, musiałem kupić. Uczęga.
No tutaj chyba była ten alkohol, nie? Z wyjście. Zamknięte, wow. No powiem tak. Jeszcze troszeczkę i będzie spokój, nie? Wow, nie ma nikogo. Myślałem, że to będzie czynne, ale okej. Dobra, musimy po prostu popchnąć fabułę, żeby to było czynne. Czy tak to powiem, to jest karczma oczywiście. Więc to ciśniemy. Ciśniemy dalej, no. Co innego tu nam pozostało. I w tym wielkim mieście musimy ze śniączką porozmawiać. Jest tutaj już, mam nadzieję, że ten wejdę. Nie, które nie ma wejść, tylko stroną. Chyba tak. Okej, tędy. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał, wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Właśnie szukamy Korin. Szukam Korin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Korin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Ale przecież to jest, miało być jej dom. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. O kurde. No to nieźle. Dobra, to trzeba tu stoić jeszcze i później. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Korin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. No ale my będziemy musieli. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego nie domu. Już ale trochę, po dwóch no to... mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Ale to jest ten wejście, tak? Miecz, ale jak ona tutaj nie wychodzi, to z nią mogło się coś stać jej po prostu. Rozsądnie. Więc no, zobaczmy. Nie, może trzeba ją uratować. O, ciemno. Dobra, już jasno, po prostu przyzwyczajenie to wymaga. Nie, ciemno jednak. Ale... Dobra, wezmę pochodnie. Czyli jak to się używa? Pochodnie, poproszę Quen. Okej, okay. I będzie nosił, dobra. Czy się poprzeszukiwajmy, tutaj skaczemy to w pochodnie. A, z pochodnią chciałem chodzić. Dobra, jak możemy, to oczywiście tutaj pewnie później nie będziemy mogli trafić, więc idziemy dalej, zapiszmy sobie. Z pochodnią. To błagam. To krew. Nie rozlewaj, proszę. O, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie lubię tego. Dobra, na górę najpierw. Ja usłychać. Ale o czym ona pierdoli, nie? Dobra, przebiegnij się, nie możesz się przebiec. O, proszę. Sara? O kurde, co to ma być? What? No, patrzcie. Co jest? Obudź się. To tylko sen. Obudź się. No, jednak coś się stało. Ale co? Lalka. Poddasz. Okej, jakaś lalka. Mamy trop. Coś na poddaszu. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Okej, okay, podejrzewam, że tutaj jest wejście na strych. Czy tutaj?
Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj. Tutaj już nie ma, czyli tak, albo tędy, albo tędy. Tak, tędy jest na strych, więc tutaj jeszcze zobaczmy. Ale fajnie z tą pochodnią jest. Słyszycie to? Okej, będzie coś sprzedawać. Ja nie chcę kota brać, bo to takie kot, wiadomo. Nie lub tego. Zostaw. Gorszy. Nie, oczywiście to jest niski poziom. Dobra, mamy drabinę. To jest niższy poziom doświadczenia, to zadanie, więc... Dobra, coś jest, ale zaświeć lampę, bo ja tutaj... Znaczy ja widzę, ale... Wiem, jak to YouTube może przetworzyć, że nic nie będzie widać. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Czyli art. I kłębo, proszę od razu. W razie czego... Weź to pochodnie. Weź to pochodnie, no. Panie Geralt, proszę się nie bugować. Dobra, coś jest. Najpierw to zwykłe, bo ja tego nie będę później zbierać. Nie da się później wejść chyba, z tego co pamiętam. A czasami może być coś ciekawego, nie? No, mam jakąś lampę. Czy to tu panie? O, ametystowy pył, będzie fajsy trochę. Srebro już mi w sumie niepotrzebne. Patrzcie, nie pamiętacie, jak zwinnie mogłem miesza zrobić, był ten cały początek. Okej, zaświeciliśmy. Ja tego nie będę świecił, oczywiście. Dobra, coś jest tutaj. Rysunek kołyski. A więc mamy obejrzeć, to obejrzmy. I gdzie to może być? W obularnych oczywiście pewnie. Wow! Kartka zawiera nakreślone w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda to na dzieło dziecka. Okej. Czy to jest dziecko? Co? Tam to w sumie było małe te. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Te małe, nie? Było tam takie malutkie. Znaczy małe. No ten stworek nie był mały w sumie. Coś się śmieje cały czas. Coś się śmieje. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej. A gdzie ta kołyska jest? Tutaj chyba dobrze były. Gdzie? Okej, okay, tak. A widzicie. No dobra, co jest? To jest oczywiście niższe punkty, ale to może być troszeczkę wyższy ten poziom. Ja wiem, że tu nie będzie zbyt walki, nie? Ale no proszę bardzo. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Okej, okay, czy jakieś zagadki? W takim razie trzeba by znaleźć piec. Że w piwnicy jest, albo tam, bo chyba w piwnicy tylko nie byliśmy. Czy byliśmy? Jeszcze gdzieś nie byliśmy. Dobra, biegnie. Tutaj raczej nie, no. Patrzę na schemat domu, to tu jest wyjście tylko. Piwnica, dobra. I proszę, użyj. Jest piec. Jest też jakaś ściana. Ja tam w razie czego wolę tutaj elfie ruiny. Ok, jakieś spodnie. Buty, unikat. I w ogóle, a te cegły chyba tu przejść trzeba było. Rzeczy, stowy pył. Nic zbytnio. Elfie ruiny, tutaj że zniszczyliśmy. I teraz tak, jak te... Kurczę, to jest lepsze, ale to jest od 18 aż poziomu. I patrzcie. I patrzcie to. Jakie to malutkie. Znaczy, jak to mało znam zabiera, nie? Spodnie i buty. Od tego gryfa liście. Dobra, mam piec. Ale widzicie, jakbym nie miał tego gryfa, to bym już to miał pewnie lepsze te buty i wszystko. Dobra, mam piec. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie.
Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Właśnie, dlaczego ma ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Oj, bardzo śmieszne. Przeszło mi zjechało. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. A ja na... Mała Sara nie chce jej budzić. Stary. Mała Sara chce się bawić. Co? Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... Okej, czy mam bożątko? A ty wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. No, taki przez ciebie Janek. Śniączka ma koszmary, drugi, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Dobra, dogadajmy się. Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątka. Jakiś bankierzy. Jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Kupiłby sobie drugą. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Okej. Czyli sen w wielkim mieście już mamy. Śniączkę mamy. To chyba będzie koniec zadania, jak tam czas. Nawet. Powiem wam szczerze, dobra. I o, już się obudziła sama. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. No zajebiście. Brzmi idiotycznie. Ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znałem wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Złoty Jesiotr, gdzie to jest? To jest chyba na... tutaj przy targu, tak? Nie, tutaj. Okej, poleciałbym jeszcze tutaj i później tak, o, dokładnie. Jeszcze Vivaldiego możemy, ale w sumie nie mam chyba hajsów. Do Vivaldiego. Trochę tych rzeczy nazbierałem. Będzie to sprzedawać i teraz tak, już inne pieca możecie sobie zobaczyć. Tak, zlecenia, list do szwagra jakieś, zlecenie wiedźmińskie, zeznania wiedźmina Jerzego, to możecie sobie przeczytać też. Proszę bardzo. Turniej gwinta o wysokie stawki, zlecenia biała dama, zlecenie leśne licho, zlecenie straży świątynnej miasta Nowigrad. O co tu chodzi? O kurde. Zapiska kamieniarza.
Potwór z Okrawku, zlecenie. Potwór z Oxenfurtu. Nawiedzony dom. Czy to nie był ten dom? Himmel Vivaldi Oszust. O proszę, Gwint Vivaldi Oszust. No proszę. Tutaj chyba już nic nie ma. Tak tam przeciążenie 70, to weźmy sobie nie rzemiosło, tylko postacie. Chapelle. To jest ten, co zginął. To jest ta śniączka. Felicjon Worin. Mamy Franciszek Bedlam, czyli król żebraku, możecie sobie przeczytać. Kebel Mengel. Oczywiście Mengel, nie lubimy go. I chyba nie polubimy Vivaldi. Vivaldi będzie później też dość przydatny, że tak to powiem. Dobra. Zobaczymy, jak się zakończy zadanie, to znaczy, że to było to zadanie. Dobra, dawaj. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Chyba przeciwnie. Bo załatwimy. No dobra, jak się umówiliśmy, to się umówiliśmy. I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z Łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Jednak to nie było nawiedzony dom zawalny. A więc tak, tutaj gdzieś prawika by się przydało pójść. No odwrót pójdę. Co ja robię? No odwrót mam iść. Ja tędy sobie przejdę, będzie dobrze. Czyli my to będziemy zwiedzać. Snold jakiś tam. Kupiec jest jeden. W sumie ja ten, po kupcach muszę chodzić. Poszukam tych map, nie? Ja sobie bez map też poradzę, ale jednak. Ty co, śpiąca królewna? Jak można, to można. A tu nie ten, dobra? Jest gdzieś tutaj. O, dobra, jest. Najlepszy. Proszę się nie pchać. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Okej, okay, Wind. No, zobacz. Na live. Tak jak mówiłem, live będą. Teraz się zastanawiam, czy ten alkohol był mi do czegoś potrzebny. Znaczy do czegoś. Czy w ogóle mi był potrzebny? Ja sobie to wszystko powywalam. To coś to był. O, już nie ma hajsu. Szkoda. Bywaj. Mapy szukam po prostu. Mapy rozumiem. Znaczy my po prostu nie gdzie to jest. Nie wiedział, gdzie to jest. I ta, to jest tutaj. Proszę bardzo, chwilę tu nie nagadamy przed tym. Teraz pismy. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! A weźmy, podpuśćmy trochę ludzi, nie? Bo jak to powiemy, to ludzie to troszeczkę tak się nie będzie może wiedział, co odpowiedzieć. Ludzie tak nie będą mu ufać teraz, nie? Jak podważymy jego autorytet, tutaj to będzie wszystko na nas, że tak to powiem, nie? Więc to pierwsze. Ilu pierwsze. Ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszym? To nie ma nic! Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No, nagadaliśmy. Tak jak mówiłem, stracił autorytet. Czyli bardzo dobrze. Oczywiście XP się przydadzą, jak tam XP. 13 poziom. Wiesz, wow. Gdzie się dobejść? Właśnie, jeszcze bym chciał wam tutaj pokazać, tutaj jest takie przejście i na tym targu jest taki handlarz, się do niego wchodzi tędy. Nie? A, tam jest ten handlarz, nie. To na pewno nie jest prawdziwy ogień.
Tak, tutaj jest ten kanał, czyli tam mieliśmy ten sposób, tutaj jest ten pasaż. Gdzieś jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Dobra. Chętnie obejrzę. Zobaczmy, co tutaj ma, jakieś książki różne. Skurcze bestie. W sumie to są takie... książki o bestiach, że tak powiem. Dobra, znajomy zdanie z czasu. Które to jest zadanie. A, to jest taki, o, więc poszukajmy tych książek. Podejrzewam, że to będzie ostatnie, nie, po drodze. A nie, jednak tutaj jest, ale... Nie, jednak jest kilka. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. To raczej nie. Nie to, nie. Mój manifest. To pewnie ta. W środku jest jakiś list. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Tyromancja albo szlachetna sztuka wróżenia z sera. To pozbierać. Chciała czytać. Dobra. Interesują cię księgi? Nie wyglądasz. Aha. Pokaż te. Czyli ty już nic na nie powiesz. Okej. Okay. Mamy jakiś list. Bywaj. Pewnie to jest jakieś zadanie. Ale weźmy jakiś umek. Przesortujmy. I żadna książka nie doszła, chyba po prostu te książki miałem już. Sporo rzeczy tych jest. A nie, tutaj jest. Czarniaki jak leczyć, studium naukowe, przyrzeganie. Muszę sobie przeczytać. Życie Jakuba de Aldersberga. O kurde. Jakieś źródło. Coś o Ciri, bo Ciri też jest takim jakby źródłem, ten białe zimno. O kurde. No za chwilę ten list przeczytamy, ale ostatnie podobizna wampira. Nie będę tego czekał, długo to jest. Tyromancja, czyli wróżenie z serca. Okej. Okay. I Tristiana i Izydor. Myślę, że dobrze powiedziałem, list od A, Wiedźminie. W ocenie możliwości są wydarzenia mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłonić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Kurde, dużo tego. Tutaj byliśmy. A zginiem dla ciebie ten list z nadzieją, że jednak natkniesz się na niego, albowiem muszę ci cię przesłyszeć. Ludzkość jest zagrożona, zagłada od białego zimna. Nie jest rojeniem elfickiej wariatki, okej. Okay. Być może zdołam cię przekonać osobiście, jeśli nie polegał na tym piśmie, które przeczytasz po latach. Będąc więc niż w czasach, kiedy się spotkaliśmy, okej, okay, nie wiem o kim to mowa, ale białe zimno, no to już troszeczkę przestarzały list. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku niż przygotowanie całej ludzkości do zakładu. Stare poddanie mówi. Że dziecięcie starszej krwi może oddalić się niebezpieczeństwo, ale ja próbowałem i zawiodłem. O kurde. Od tamtego czasu podąża za mną straszliwa zjawa, upiór w koronie. Zupełnie Erenin. Widmo mojej porażki. Byłem wybrańcem, ale wybranie zajął. Cała nadzieja w tobie i twoim bractwie. Nadejdzie czas wiecznej zamyci, ludzie zginą, a przyjęli tylko nad. Twoim obowiązkiem jest dać światło na ludzi, co? Jest dać światło na ludzi, no dobrze, ale o co tu chodzi? Nie rozumiem. Czekolwiek o mnie myśli, czyli nie zawieć, ja zawiodę. Czyli... Znajomy z dawnych czasów. Okej, okay, otrzymamy od razu zaliczenie. To zadanie. Ja powiem to tak. Ile by ma czas, kurde, ciemno. Będzie dobra, 30 minut około. Te do kłębka po nic
Jak to jest? Po nitce do kłębka. O tak, a nie po kłębku do nitce, kurde. To sobie zaliczymy w kolejnym odcinku, na pewno i ten potwór z bagien. I to może, złodziejaszek. Poszukiwanie, jak to poszukiwanie? Poszukiwanie, a na razie wilk może być. To jest chyba w Claymore. Co ja pamiętam, ale dobra, lecimy do tej śniączki. Dobra, mamy hajsy. Spoko. Do Vivaldiego nie mam żadnych koron. Czy ten gość jest tutaj? Cały czas siedzi. Dobra, idź tam. Przecież ja tym tutaj nie będę przeszukiwać tego, jak mi się będzie nudzić, może to poprzeszukuję. Ja tam muszę live robić. Nie wiem, czy będzie z... będzie dużo ludzi to oglądać, nie? Te live, jak będzie sporo. Będzie jaki kierunek Spiegel, jakie zadanie, ale nie to. Ten wielki mieście, oczywiście to jest wyszarzone, czyli dostajemy bardzo mało XP, ale to jest i tak dobrze tutaj. Kawiarnie, że tak to powiem. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufelka. Znaczy, jak zawsze. No bo my tu koledzy po fachu. Wy się, mistrzu, weźmie, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i myśl. Okej. Tylko wieźminom płacą więcej. Bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. Dobrze, nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. A dobra, niech będzie. Niech będzie. Trzymaj. Dwa doświadczenia, co? No, to za się nazywa solidarność cechowa. Dzięki, mistrzu! Wypijemy twoje zdrowie! Kurde. No takie rzeczy to mi się podobają. Zapisz proszę, zapisz proszę, powiedziałem. Teraz tak, tutaj ten Docker, okej, jakiś Docker jest, ale jak chcę tutaj się robić z tobą? Karczmasz, 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 proszę. A pierdolę, no dobra, odejdźmy się z co podać? Nie powinno pójść, być tych świeczek, nie? Pokaż mi swój. O, masz karty, więc zajebiście. I masz jakieś te alkohole. Wiśniówka na spirytusie, tego chyba potrzebowałem. Więc on będzie miał. I w galce cytrynówka, które ja z tych potrzebowałem do alchestu, więc sobie. Weźmy sobie, kupię te pokaż dwa. Pokaż mi swoje towary. Ja mam hajsy, temeska, żytnia. Wiśniówka na spirytusie. Albo nie, może na początek tak. Bywaj. Zobaczmy, co ja tutaj mam. To. Czekaj, nie, wyściówka na skinku się bardzo dobrze myśla. Szukaj swoich samurami. No i jak tutaj, no to, to mówię, świeże to nie powinno być. Bo one powinny być nieaktywne. Dobra, wyściówka na skinku. Tu się za 60. Bywaj. Dość tanie, nie. Więc dajemy, mam 3000 już ponad nawet. Nie wiem kiedy nawet zbiłem. Ale spoko, otrzymałem trochę tych rzeczy i mieliśmy alchemia. I alchest. Teraz tak, filtrację mamy, więc... Zjaj, że to już mi się nie przyda, a bo ja mam dużo alchestu, o kurde. Widzicie? Ale ulepszonych tych rzeczy nie mogę, no wilkę jeszcze mogę, ale tego nie mam, nie. Dekokta. Świetlisty pył. Kowala by trzeba było znaleźć. Dobra, podejrzewam, że na górze to jest. Oczywiście rozwirki tutaj będziemy sobie zaliczać. Może w kolejnym odcinku będzie też gwint. Dobra, weźmy jak dają, że tak to powiem. Ale co ty Geralt robisz? Proszę jać. W sumie ja tu ładnie nic tam nie, bo tutaj coś nie chcę czytać się. Okej, okay, gadaj. Tutaj przeprowadzam seansy śnienia. Okay. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Dobrze, niech mi opowie na... Powiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient.
Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Okej, to zaczynajmy. No. Nie wiem, czy zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Czym? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. O kurde. No i co mam wybrać? Skarż będę mógł jeść. A dobra. No to weźmy to na przykład. To było w Rivii. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Czyli wyspa po prostu... Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Yennefer. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Jakieś inne wspomnienie? Możemy? Tak. Jest jeszcze coś. Dobrze. Mów tylko to, co chcesz mi powiedzieć. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. No dziękuję. Czy no chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Dawaj mi wszystko. Dobra, ja tu będę przewijać. Nie śpiesz się. Trenowałem ją w Kejmorze. Po drugiej wojnie. Wybór, to oczywiście możemy. Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką. Więc zabrałem ją do Kaer Morhen. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Okej. Okay. Tak. Czyli poprzewijajmy to i kiedyś to próbowało. To było już po jej treningu w Kaer Morhen, po tym jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. I co, będziemy mogli też mieć wybór, ale może na razie... Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Dziecko starszej kimi nie chciałem jeszcze mówić. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Okej, odcinek się tutaj przedłuży. Tak. Tak, jest. Czy
czy ile jest dzieckiem? Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz Dobra. Tak, dajesz. Tak. Dobra. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. A to słabo było zajebiste. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Nie ma. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Yennefer i Triss. Triss jej nie widziała. Yennefer też raczej nie by nam powiedziała. Oczywiście jak z nią tam zostali? Nie, jak Ciri ich tam na tej wyspie jabłoni, czyli ich wyspie zostawiła, no to... Jaskier pozostaje. Może... Jaskier? Bardzo się lubi. A gdzie ten Jaskier jest? Wziął go. Okej, co teraz jest? I co? Gdzieś się tepniemy? Okej, mamy coś. Chyba kolejne opowiadanie. Ale nic nie słychać. Oczywiście Jaskier był przyjacielem Geralta. Bart tak zwany. O kurde. Tyle? Mamy coś wysadzone, ale co? No, najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Klikaszmy. Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Byliśmy tam na początku. Jaskier odziedziczył burdel? Tak słyszałam. Okej, dzięki za pomoc. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. A, okej. Gorilla 90 Expa. Zejdźmy sobie. Sen w Wielkim Mieście zaaktualizowane. I zakończone. Okej. A więc tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku byłoby ten... Ponce do Kłębka. Może też Ochotnik, jakbyśmy zdążyli. Ale później po tej dzwonnicy do Kłębka byłoby potwór z bagiem. To. Więc tak jak mówię, na początek będzie ten dzwonnicy do Kłębka. Teraz tak, Korilla, jeszcze szybko. Korilla, gdzie ona jest? Jest. Proszę bardzo, mamy kolejny wpis. Jeszcze sobie wyjdę, żeby... Okej, czyli tutaj już to będzie... Spis cudzołożny, to jakieś zadanie. Ciekawy jestem, na który to jest poziom. Cudzołożny. Czy to jest tutaj? A taka spis. Chyba nie. A
ale nie mam tutaj... A nie, jest. A, okej, okay, to jest główne zdanie, 11 poziom, więc spokojnie możemy sobie wykonywać kolejne. Mamy 11 poziom, czyli już dopiero w 17 nam się to wygasi, że tak to powiem. Wyszarzy, nie? Czy expa nie dostaniemy, ale... Z Kliga to chyba w ogóle expa nie dostaniemy, bo to tam w 16 poziomie plus 5, nie? Czyli 22 poziom chyba już będzie, tak? O 5 w górę, nie? 22 poziom będzie, oczywiście w drugim poziomie to jeszcze w 21 będzie exp, ale w 22 może już nie być, więc no, będziemy musieli w pierwszym już jechać. Więc na razie, cześć, hej!